Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Kronika Polskiego Show Biznesu. Dzisiejszy odcinek będzie się niejako łączył z poprzednim. Niejako to nawet troszeczkę delikatne słowo, bo dzisiaj będę sprawdzać, czy znacie Every Night? Znacie? No to już wiecie, o czym będzie dzisiejszy odcinek. O mandarynie. Każdy, kto słuchał mandaryny, powinien teraz mi dać suba. Jestem pewna, że od razu tych subów miałabym bardzo dużo, dlatego że mandaryna swego czasu była naprawdę jednym wielkim, chodzącym hitem. Ale od początku. Mandaryna, czyli Marta Mandrkiewicz, była tancerką, która swoją karierę związała z zespołem Ich Troje, a później z liderem tego zespołu. Oczywiście więcej mówiłam Wam o tym już w poprzednim odcinku, który macie w karcie. Zachęcam Was do zobaczenia. Marta układała choreografię do zespołu Ich Troje. Podczas koncertów i starych teledysków możecie zobaczyć właśnie Martę, która tańczyła razem z całym baletem. Później poprzez związek z Michałem trafiła jako jego żona do programu Jestem jaki jestem i tam zaczęła swoją karierę. Najpierw jako tancerka, później zamarzyła jej się kariera aktorki i występowała w programie Na Wspólnej, a później zaczęła swoją karierę muzyczną. Wiele osób upatrywało właśnie w tym początek końca związku mandaryny z Michałem Wiśniewskim, ponieważ lider Ich Troje przestawał odnosić takie wielkie sukcesy, aż jego żona, mandaryna, stała się pierwszą gwiazdą w Polsce. Wszystkie dziewczyny chciały wyglądać tak jak Marta, która stając na scenie zmieniła swój wizerunek z dziewczyny z obciętymi na krótko włosami i matki, którą mogliśmy oglądać w programie Jestem jaki jestem, stała się prawdziwą seksbombą. Przedłużyła włosy, nosiła niesamowicie modne w tym czasie tipsy, chodziła na solarium i cała od stóp do głów w klejnotach i kontrowersyjnych stylizacjach była naprawdę inspiracją dla wielu dziewczyn, przez co myślę, że do mody weszły też te słynne białe kozaczki. No ale tak jak już Wam powiedziałam, Michał Wiśniewski, którego notowania coraz bardziej spadały, nie mógł wybaczyć żonie, że ta postanowiła rozwijać swoją karierę solową. Mimo że na początku, jak teraz możecie zobaczyć, towarzyszył żonie zarówno podczas odbierania nagród i wyglądał na bardzo zadowolonego, jak i podczas ustalania kontraktów i negocjowania warunków umów oraz wydawania płyty. Później zaczął sobie według plotek coraz gorzej radzić z karierą swojej żony i nie mógł cierpieć tego, że Marta robi taką karierę. Kiedy się zorientowałaś w Twoim przypadku, że to nie idzie w dobrym kierunku? Czy to już było za późno? To są w ogóle strasznie ciężkie sytuacje, bo jak jest dwóch artystów w domu, to jest pewnego rodzaju rywalizacja. Rywalizacja o koncerty, o menadżerów, o lepsze kontrakty i to jest niefajne. I potem jeśli ci menadżerowie zostają wtedy ze mną, mogą no to... też manipulować. Tak, to mogą też manipulować. Michał Wiśniewski sam przyczyn rozpadu swojego związku dopatrywał się w osobie Katarzyny Kanclerz, która była najpierw jego menadżerką, a później menadżerką jego żony i jak sam twierdził, skłóciła go z jego małżonką. Po prostu prostujemy pewne fakty. Masz kogoś? Nie. Naprawdę? Nie mam nikogo, naprawdę. To jest taka fajna dziewczyna, nie ma nikogo? Takie ma fajne budki za 700 milionów. Chciałem troszeczkę tak wprowadzić element humorystyczny, żeby ci zadać kolejne, przedostatnie już pytanie. Mhm. Mhm. Chcesz schować pod stolik? Nie, jeszcze nie, ja się schowam jak zadam. Ale Michał mówi, że kogoś ma. Nie patrz tak tutaj. Ale że co? Jak te samotne kobiety wariują. No proszę cię, to jest skandal, to jest hardcore, co za program. Idę stąd. Nie, poczekaj, zostań. No ale jak ja mam wpływ na to, proszę cię, powiedz mi. To, że kogoś ma, czy nie ma... No pisze o tym, no. Nie denerwuje cię to, że w gazecie, na blogu pisze muszę być kochany, bez miłości więdne, mam kogoś, mam motyle w brzuchu, czego on się najadł, kurde. Tak naprawdę mandaryna wydała pierwszą płytę, mandaryna.com, która przez utwór Here I Go Again stała się prawdziwym hitem. Wszystkie dzieciaki, wszystkie dziewczynki chciały mieć właśnie tę płytę. Zresztą sam teledysk promujący ten krążek był utrzymany właśnie w takim szkolnym, amerykańskim stylu. Mandaryna jako nastolatka z chłopakiem, który jej się podobał, tancerzem wtedy, Sławkiem Lisowskim, tańczyła właśnie w tym teledysku i udawali wielką szkolną miłość. Waiting on love, sweet charity. I'm gonna hold him for the rest of my days, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams.
ciekawskich, Sławek Lisowski, który wtedy był tancerzem, dzisiaj jest gwiazdą disco polo i możecie go zobaczyć w jego własnych teledyskach. I love you, I love you, I love you do rana. I love you, I love you, kupię ci. Kariera Mandaryny rozwijała się dynamicznie i naprawdę w wielkim tempie, tak, że wytwórnia Universal, która odpowiadała za jej płyty, postanowiła wypromować Mandarynę międzynarodowo, mimo że mówiło się w branży o tym, że Mandaryna po prostu nie umie śpiewać. Pierwsze swoje dokonania artystyczne prezentowała w programie Jestem jaki jestem, śpiewając dla męża Michała, i już wtedy robiła to z playbacku. Później każdy jej koncert właśnie też odbywał się z playbacku. Dlatego wszyscy dziwili się decyzji Mandaryny o wystąpieniu w konkursie piosenki polskiej w Sopocie, gdzie warunkiem koniecznym było wykonanie piosenki na żywo. Jej druga płyta, Mandarynkowy sen, z piosenką Every Night, była jeszcze większym hitem niż pierwsza płyta i właśnie z tą piosenką Mandaryna postanowiła stanąć do konkursu obursztynowego Słowika. Niestety, jak sama powiedziała, był to jeden z ważniejszych występów w jej życiu, ale sama na pewno nie przypuszczała, jak ważny. Co gorsza, już w telewizji było słychać, że Mandaryna nie radzi sobie z wokalem, ale kilka dni później po koncercie w internecie pojawił się materiał, na którym słychać, jak Mandaryna śpiewa bez podkładu, czysty jej wokal. Dzięki! Jesteście zajebiści, naprawdę! Hoba! Yeah. Wanna say, do you know how I feel and you know way? And you know, in my arms, this is gonna make me think how my love will go on if you don't come back to me. Can't you see what you do when... Mandaryna w programie Kuby Wojewódzkiego powiedziała, że wie, kto opublikował to i że wie, że po prostu była to nagonka branży muzycznej na jej osobę, dlatego że faktycznie wielu osobom przeszkadzało to, że Mandaryna robi aż taką karierę, nie umiejąc śpiewać. Sama Marta przyznała, że może nie jest wielką wokalistką, ale to jej fanom nie przeszkadza i dlatego bardzo się dziwi, że właśnie ci utalentowani muzycy z branży muzycznej tak bardzo chcieli ją zniszczyć. Czy jaka była prawda, tego nie wiemy do końca, natomiast Mandaryna nie zdradziła, kogo obwiniał tę sytuację. Wiesz co, bo najgorsze jest to, że jedna biedna, mała, kiczowata i bez talentu plastikowa dziewczynka tak bardzo pokrzyżowała plany wielu dorosłym, mądrym... profesjonalistą. I, że tak powiem, z klasą, osobą i wpływowym. I dla mnie to jest straszne, że po prostu ci ludzie na bardzo wysokich stanowiskach po prostu żyją jakimś życiem jednej dziewczynki i co ja takiego im zrobiłam? Nic. Jest to jeden z niewielu przykładów na polskiej scenie muzycznej, kiedy artysta tak naprawdę jednym występem zniszczył całą swoją karierę. Jak to się stało? Myślę, że pamiętacie, ale dla przypomnienia posłuchajcie. Do you know? Michał Wiśniewski po tym występie dolewał oliwy do ognia, mówiąc, że odradzał swojej żonie występ w Sopocie, ponieważ wiedział, że nie potrafi ona śpiewać. Mandaryna, zachęcona wielką sprzedażą i wielkimi tłumami fanów, postanowiła spróbować swoich sił i niestety nie udało jej się zaśpiewać czysto, ani nawet w 1%, można powiedzieć. W każdym razie, mimo tego, że utwór wypadł tak fatalnie, Mandaryna w tym konkursie zajęła 2. miejsce. Świadczy to o tym, jak wielka siła była w jej fanach i jak wszyscy kochali ją, mimo tego, że nie potrafiła śpiewać. Niestety, fala tego, co wydarzyło się później, czyli jakby wypowiedzi Michała Wiśniewskiego, rozwód z mężem, sprawiły, że Mandaryna na chwilę wypadła z obiegu, mimo że później oczywiście pojawiały się teledyski, które nadal były tak samo popularne. Mandaryna już nigdy nie była aż taką gwiazdą jak przed występem w Sopocie.
Trzecia płyta Mandaryny nie była już takim sukcesem. Marta zaczęła zastanawiać się nad tym, czy nie wrócić do tańca i myślę, że to była bardzo dobra decyzja. Założyła Mandaryna Dance Studio, kilka szkół tańca, w których do tej pory prosperuje jako choreograf. Uczy dzieciaki tańca, jeździ z nimi na kolonie i bardzo dobrze sobie w tym temacie radzi. Mimo tego, po kilku latach, po wielkiej wojnie z Michałem o to, kto kogo zdradził, kto komu kazał się wyprowadzić oraz o alimenty i o dzieci, Mandaryna pogodziła się z Michałem Wiśniewskim i wtedy już jako, nie jej mąż, ale jako jej menadżer miał sprawić, że Mandaryna powróci na szczyt i będzie znów największą gwiazdą w Polsce. Niestety, para nie mogła się dogadać, nie tylko na polu prywatnym, ale również zawodowo też im nie wyszło i Mandaryna porzuciła te plany. Po kilku latach pojawił się jej nowy teledysk, który był w zupełnie innym stylu i Mandaryna też wyglądała tam już zupełnie inaczej. Niestety teledysk nie zyskał żadnej popularności i Mandaryna znowu zapomniała o piosenkach na kilka lat. Jednak od pewnego czasu tekst "Czy znacie Every Night?" stał się tak popularny w sieci, wylansowany też tak naprawdę przez portal satyryczny, show biznesowy W ogóle Poland, że bardzo wiele osób zaczęło wracać sentymentalnie do historii Mandaryny i do tych czasów, kiedy Mandaryna była u szczytu. Lubisz tam tą Mandarynę? Lubię, to lubię każdą Mandarynę. Może to jakieś w ogóle strasznie nieskromnie zabrzmi, ale ja kompletnie nie chcę się odcinać od tamtej Mandaryny. Tamta Mandaryna była bardzo szalona i wydawało jej się, że wszyscy są tak samo szaleni i wszyscy chcą tego samego co ona. Z czasem nauczyłam się, że nie do końca tak jest, ale... Od jakiegoś czasu Mandaryna wznowiła koncertowanie. Myślę, że pierwszy jej koncert zadziwił nie tylko organizatorów, ale i samą artystkę, ponieważ mimo, że Marta pojawiła się ze swoimi starymi utworami i nadal wykonuje je z playbacku, to kolejka do klubu była tak długa, że trudno było ją objąć tak naprawdę i uchwycić na jednym zdjęciu, a fani w klubie szaleli. Mandaryna myślę, że ma teraz powody do radości i że powinna wrócić na scenę muzyczną. Nie wiem, czy z nowym repertuarem, czy nie, ale co kilka lat na pewno taka trasa koncertowa nie zaszkodzi, ale myślę, że jednak taniec to jest prawdziwe powołanie Marty i w tym powinna zostać. Jeśli interesuje Was życie prywatne Marty, o tym, czy ułożyła sobie życie po tym, jak rozstała się z Michałem Wiśniewskim, to tak, przez kilka lat spotykała się z WF-istą, później też jeszcze miała kilku partnerów. Wiem, że teraz też jest w związku, więc bardzo dobrze, że nie jest sama. Wygląda na bardzo szczęśliwą kobietę. Jej dzieciaki już są nastolatkami i też tańczą. Córkę Marty i Michała Fabien mogliśmy oglądać w programie Mali Giganci. Na razie to tyle. Mam nadzieję, że Mandaryna jeszcze nam się zapisze na kartach historii show biznesu i będę mogła jeszcze Wam kiedyś nakręcić odcinek o tym, co wydarzy się po tym wielkim powrocie Mandaryny właśnie na scenę muzyczną. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za to, że dotrwaliście ze mną do końca tego odcinka. Jeśli Wam się udało, no to już koniecznie liczę na to, że zostawicie jeszcze komentarz, łapkę w górę, no i oczywiście subskrypcję. Subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Obiecuję nie męczyć Was za często, ale mam nadzieję, że moje odcinki Wam się podobają i będziecie chcieli spędzać ze mną dużo czasu. Tymczasem ja szykuję dla Was nowy odcinek, więc widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa. Znacie Every Night? Znacie? No to hopa. Haba właściwie.